No i dobra, Pelikan vs Mehdi. Już walka dość zaawansowana, zobaczmy co tu się dzieje. Mehdi ostrzeliwuje nas z moździerzy, wycofaliśmy się z brzegu tego lasu. Chłopaki na otwartym polu dostali się pod zastrzał, niedobrze. Specjalnie ich tu podsunąłem, żeby wykryli tamtą piechotę. Słyszymy również lotnictwo. Ruscy mają tutaj samoloty. Dziwi mnie to, że przy takiej pogodzie w ogóle one mogą jakoś operować skutecznie. One już zdążyły nas wcześniej ostrzelać. No dobra, na tym polu mi się nie podoba, co tu się dzieje. Jeden z naszych CKM-ów zdołał się rozłożyć. Więc nieźle. Otworzyli chłopaki ogień. Tutaj przyszpili naszego dowódcę plutonu. Tutaj skład pancergrenadierów. Okej. Tu wygląda to tak. Zobaczmy jak z tyłu na tej flance Westroad.net. No, cofaj. Tutaj się ostrzeliwujemy. Na wzgórzu mamy dwa ciężkie karabiny maszynowe. One strzelają sobie tu na ślepo. Stanowiska DSZK ruskie. Piechota próbuje tu podejść, ale mamy tutaj w budynkach chłopaków. Oni ostrzeliwują sobie tutaj tą piechotę, co podchodzi. Oni są na otwartym polu, więc nie powinniśmy mieć z nimi zbytnio dużych problemów. Tak jak widać, oni ostrzeliwują nas. Chłopaki tutaj, co wykryją, to ostrzeliwują. Taka wymiana ognia na odległość, nie? Tutaj trochę postanowiłem rozciągnąć swoją piechotę na flankach, żeby nie stała ona... Żeby w kupie nie byli tutaj chłopaki w budynkach. Wiadomo, im bardziej oni w kupie, tym łatwiej ich trafić. Tutaj schowają się za płotki, trochę będą ostrzeliwać z tych flanek radziecką piechotę. Także tak się podczugali. Dobra, sprawdźmy teraz co na tej lewej flance. Tutaj jest ciekawa akcja. Nasza piechota zajęła już tutaj te lasy. Tu są jeszcze jakieś kontakty, tu... Coś tutaj się dzieje, o właśnie. Ruszyliśmy dość agresywnie do przodu. A Ruscy dalej tu siedzą, nie? Tutaj do kogoś w ogóle strzelają, nawet nie wiem do kogo. A, tutaj. Szybnęli Ruska. Okej. Tutaj szedłem na lewą flanką. Kurwa, no nie mogę ich wykryć. Są, tam Ruscy są za drzewem. No mógłby ich ktoś ostrzelać, nie? Widzicie ich, to czemu nie strzelać? Biegniecie jak pojebani, nie? No i co, wycofacie mi się teraz, no bez jaj. Pirate nervous, no kurwa. Wy coś widzicie? Nic nie widzicie. Tu podzieliłem na składy. O, tu się dzieje. Zobaczmy jeszcze tutaj, no, w tym centrum, gdzie walą moździerze. Co tu się dzieje? Weźmiemy sobie tak, oddalimy widok, bo tutaj podchodziła radziecka piechota. Oni chcieli zdobyć ten rejon. Ja specjalnie wycofałem tutaj piechotę. Walą sobie po łbach. Nieźle, nie? Z flanki nasi ostrzelali tą piechotę, a tutaj nasi po prostu czekają, aż skończy się ostrzał moździerzowy i pobawimy się tutaj z ruskimi w tym lesie. W ogóle nie wiem, czemu oni tu w ogóle podeszli, jak cały czas łupią tutaj moździerze. Tutaj w otwartym terenie nasza piechota też trochę obrywa. Ale nieźle. Tutaj jeszcze co ja tutaj odwaliłem? Aha, nasz moździerz. Jeden. Tylko w nim mamy amunicję. Ostrzeliwuje ten budynek. Tutaj są stanowiska radzieckie. Prawdopodobnie jakieś karabiny maszynowe.
Walimy po tej chałupie, nie? Przywalimy tu parę pocisków. Widziałem, że tu trafiały pociski, zaraz zobaczymy. Jeden za budynkiem, no to dobra, chłopaki się strzelają, drugi już w budynek. Trzeci przed. Czwarty w dach. Mogliby przebić dach, wtedy wszystkie budynki wpadałyby do środka. Budynki. Wszystkie pociski wpadałyby do środka. Miałoby to jak największy sens. Dobrze, dobrze jest.